Siema, jestem Piotr, a to jest kolejny odcinek serii A propos. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o moich filmikach i o nagrywaniu, ale najpierw coś krótkiego na temat CS-a. Mówiłem wam już tydzień temu ponad, że będę komentować w CS-ie turniej Laku, czyli Linfu, czyli jego teamu Linfu. Przeciwko jakiejś tam innej ekipie. Niestety był błąd, nie wiadomo dlaczego i nawet nie mogę wbić na ten serwer, społecznościowy. W ogóle mi nie wyszukiwało. No niestety starałem się pół godziny prawie. No nie udało się, ale na szczęście Linfu wygrali. Palapapa 16 do iluś? No 16 to wiadomo. Do 9, 11, jakoś tak. A mowa o... A właśnie, jeszcze możliwe, że tak sobie po prostu dla żartów ponagrywam trochę, jakie komentuję CS-a, czyli jak ktoś z moich kolegów, nie wiem, Karol lub Raku, będą grali, no to po prostu pokomentuję ich granie. Nie wiem, może by wam się spodobało to, może mi też by mi się spodobało. A propos filmików, to będę miał trochę, teraz mam trochę ciężej z nagrywaniem filmików. Będę mieć trochę ciężej z nagrywaniem filmików, lecz postaram się nagrywać dwa filmiki dziennie. Prawdopodobnie będą tak krótsze, nie wiem, 3 minuty, 5 minut, będą krótsze zamiast takie 35-minutowe, no to będę pół godziny, tak jak kiedyś. Oraz filmiki będą się będą wstawione trochę później, nie jak kiedyś o 18-19, tylko 19-21 nawet. Tak jak ten filmik. Ten filmik wstawię dzisiaj. Jest teraz 20. Jak ja skończę ten filmik, no to na tam 2-3 minuty po 20. I prawdopodobnie ten filmik będzie tak między 20-30 a 21. Dlatego ja teraz mam na to coraz mniej czasu. Lecz będę się starał. No, dzisiaj jest środa. Doczekam do tego piątku. Będzie weekend. Akurat dwa weekendy pod rząd miałem mało czasu na nagrywanie, bo tam swoje sprawy po prostu. Ale w ten weekend akurat będę mógł nagrywać. I postaram się nawet 3-4 nagrywać 3-4 filmiki dziennie. Czyli 3-4 w piątek, sobotę, niedzielę. I będę mieć na zapas. I będę nagrywać takie gry jak Assassin's Creed trójkę. Aftermatch nie, bo to dalej nie to co Infestation. Ja dalej czekam na te jednak te takie stare WarZ. Czyli no cheaterów tam nie ma, raczej niby są, ale ja w ogóle żadnego nie widziałem, ale pewnie to dalej hejtują o tym, bo no tak jak hejtowali o tym, że nie ma samochodów Infestation, a jest od ponad roku. Ale nieważne. Aftermatch na razie nie będę nagrywać, bo no wiadomo, nawet pisali, że są tam błędy, więc nie ma się co dziwić, jak tu są błędy i tak dalej. W sumie nawet ci też, no to też się nie ma co dziwić, bo to wczesna, zamknięta alfa. Czyli trzy powody. Dlatego trzeba dosyć długo poczekać, prawdopodobnie wakacje, wtedy to już można narzekać. A tak to ja będę nagrywać, no tak jak mówię, Assassin's Creed trójkę, będę nagrywać za jakiś czas zacznę nagrywać Ghost Recon w Tool Soldier, dalej będę nagrywać Medal of Honor Warframe i prawdopodobnie jeszcze dojdzie Prince of Persia Forgotten, jeśli dobrze pamiętam. Ale ogólnie skupię się na Assassin's Creed, bo to długa gra, dlatego tak 3 odcinki tygodniowo będę wstawiać około, może więcej, może mniej, a to jeszcze zależy, ale głównie Assassin's Creed oraz będę też nagrywać takie niekończące gry a la
Cost Dragon Phantom, Might and Magic Duel of Champions oraz Survarium. Prawdopodobnie nagram coś. A! I grę Warframe, którą nagrałem dwa odcinki. Niestety Raku nie chce grać. Szkoda. Chociaż no, ogólnie mówi, że mu się nie podoba. No, no rozumiem, tylko akurat z wyglądu to... niektóre gry to się lepiej ogląda, a niektóre lepiej gra. Warframe to jest taka gra, co się lepiej akurat gra. Infestation to akurat lepiej ogląda. Ale no cóż, ale przynajmniej Karol będzie chciał grać oraz panów za 3D. No to będziemy mieli, no tak, trzyosobową ekipę. Szkoda, że Raku nie zagra, ale no trudno. Oraz będę robił takie wpadki z gier a la, jakby to nazwać, dobre akcje z CS-a, nie tylko te pozytywne, ale też negatywne. I nie tylko ode mnie będzie to, ale też od Karola. I nie wiem, może od Raku, ale to bym musiał z nimi pogadać. Ale na pewno będą moje akcje. Już nawet mam jedną przygotowaną, ale może przejrzę sobie stare gry. W sumie tylko 13 wygranych, Silver 1. Ogólnie nie wiem, ile przegrałem meczy. 25, 30, ale zresztą nieważne. Postaram się to zebrać do kupy i minimum 5-minutowe będą. Minimum 5-minutowe, tak, no to nie będę wstawiać, poczekam na jeszcze jedną akcję, ale też nie będę tak chamsko wycinać, że tylko początek, kiedy zaczynam strzelać i koniec. Tylko jak załóżmy mamy 3 kile w jakiejś rundzie lub 4 lub 5, to po prostu całe pokażę. Całą rundę. A poza tym, jak jest długa runda, jak na serio te 2 minuty trwa runda, prawie 2 minuty, no to wtedy to nie, ale jeśli minutę, półtorej minuty, pół minuty, no to wtedy to tak. A właśnie, jak mówiłem, te Cost Recon i Prince of Persia. Aż tak chwila przerwy, żeby wiedzieć, czy ja dobrze powiedziałem, bo tak samo jak kiedyś mówiłem Prince of Persia. To te dwie gry to będę dopiero nagrywać jak przestanę nagrywać Medal of Honor. Bo tam jeszcze mi trochę zostało tylko. Czekaj, czy ja dobrze mówię. Się okaże, jak gadam o innej grze. O innej grze, ale się zobaczy. Jakie tam mam przygotowane. Przy okazji zobaczymy. No, a nie, Medal of Honor Warframe mówiłem. Aż mi się skojarzyło z tamtą grą. Medal of Honor Warfighter. Jak to dokończę, to na pewno coś będzie. O właśnie, Dragon Age. Dragon Age też jest fajne, ale to raczej będzie bardziej na końcu, bo to też długie. To Medal of Honor Warfighter, jak skończę, to zaraz pokażę. No, Dragon Age będzie na samym końcu. Crysis przeszliśmy. Medal of Honor nie, bo akurat trochę stara gra, poza tym nie chce się włączyć. Gdy była jakaś lepsza część, to wtedy to bym się starał coś odpalić i tak dalej. Assassin's Creed nagrywam. Prince of Persia The Forgotten Sands to będę nagrywać oraz Ghost Recon Future Soldier to też. Czyli mamy jeszcze 3 gry, z czego 2 nagrywam. Będę tak dwie gry nagrywał, takie kończące się, lub 3, jeśli będę mieć dużo czasu i mniej się będę skupiać na innych grach. A właśnie, jeszcze będę zapomniał, bo będę nagrywać też Robocraft. Rzadko, może raz w tygodniu, ale będę nagrywać. Dobra, więc to na tyle, bo będę gadać i gadać. A więc subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się, nara.